Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie Piotrze, witamy naszych słuchaczy. Witam, witam. Chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali dzisiaj o takim pewnym obiekcie, o którym pewnie jeszcze będzie dosyć głośno. No, ale myślę, że można by coś nieco na jego temat wyciągnąć. Chodzi mi głównie o. Obiekt, który nosi nazwę 3 i Atlas, prawda? Tak, ja... i to będzie o będzie nim głośno już co najmniej do. Do końca roku, hmm. tak mi się wydaje. No właśnie. Pod koniec lipca ta dyskusja wokół 3 i Atlas zaczęła jakoś, tak bym powiedział, gęstnieć. Hmm. Ale nim w ogóle o tym powiemy, to powiedz mi, co w ogóle wiadomo na temat tego obiektu. Co o nim wiadomo? Odkryty został na początku lipca. Nazywa się w ten sposób, dlatego, że to jest trzeci. Odkryty dotąd obiekt międzygwiazdowy, tak zwany Interstellar, czyli on prawdopodobnie przyleciał z innego układu słonecznego do nas. Pierwszym był ten słynny Oumuamua, o którym jeszcze będziemy mówić pewnie. Drugim była kometa Borisov. Trzecim jest właśnie 3I Atlas. To 3I to jest trzeci Interstellar. Obiekt międzygwiazdowy. No i wiesz, od razu wzbudził ogromne kontrowersje, dlatego że charakterystyka jego trajektorii wskazywała, że to nie jest coś, co pochodzi z nas naszego układu słonecznego. Od razu też przypomniano, so przypomniano sobie o Oumuamua. Mhm. A za Oumuamua sprawa była taka, iż chociaż te obiekty się różnią rozmiarami między sobą, to w przypadku tego pierwszego, no, sugerowano bardzo często i do dzisiaj się sugeruje, że to mógł być obiekt sztuczny. Oumuamua był podłużny, był cienki, był bardzo nietypowy jak na skałę kosmiczną. Yy, sugerowano, że to jest albo po prostu, wiesz, zepsuty, niefunkcjonujący statek kosmiczny, który jako złom leci przez kosmos, Inna koncepcja mówiła, że to jest żagiel słoneczny. Tutaj jest naprawdę bogata literatura na ten temat. Głównie pisał o tym bohater całego skandalu także z 3 i Atlas, czyli dr Avi Leb. I nie trzeba było długo czekać, aby Avi Lep także w stosunku do 3 i Atlas, zwanego nowym omułamułą, zaczął wysuwać sugestie, iż leci do nas obiekt sztuczny. Przy czym historia jest o tyle ciekawa, że. 3i Atlas jest dużo większy od Oumuamua, który był malutki, tak naprawdę, w, w porównaniu do tego, co do nas leci teraz, dlatego że 3i Atlas gdzieś tam pod koniec, pod koniec tego roku będzie w pobliżu Ziemi. Na jesieni osiągnie najbliższą odległość od Słońca. Jest ogromny. No, wstępne szacunki mówiły o nawet 20 km średnicy. Tutaj jest też taki jeden problem, wiesz, dlatego że ten obiekt został wyśledzony względnie niedawno. Przygląda się mu mnóstwo obserwatoriów, i tak naprawdę jest wiele wniosków odnośnie tego, czym on jest. Dlatego, że na początku sierpnia Avilep dał 60% szansę na to, że mamy do czynienia z obiektem Uwaga sztucznym. Natomiast tacy mainstreamowi astronomowie, akademicy uznają, że to jest po prostu no, zwykłe ciało niebieskie. Tak? Jakaś tam mało aktywna kometa z innego układu gwiezdnego, która mm, po prostu leci w naszym kierunku. Trzeba też pamiętać, że mm, to, że to jest dopiero trzeci obiekt, to nie znaczy, że trzeci w ogóle w całej historii. To jest trzeci obiekt międzygwiazdowy, który ludzie wyśledzili. Tak? Tych obiektów mogły m, przelecieć m, miliardy, no, nie wiadomo ile, tylko po prostu nigdy żeśmy tego nie wykrywali. No i ta cała dyskusja związana z 3 i Atlas doprowadziła do tego, że właśnie w tym tak zwanym sezonie ogórkowym mhm. wiele osób zwróciło uwagę na to, co y, mówi Lepp, doktor mhm. Lep. A to nie jest też byle kto, bo to jest były dziekan y, astronomii na. Uniwersytecie Harvard, on twierdzi, że jest całkiem duże prawdopodobieństwo, że ten 3 atlas to jest po prostu statek kosmiczny ogromny statek kosmiczny. I tutaj, mówiąc o tym, on, wiesz, opiera się o pewne argumenty. O tych argumentów wysnuł kilka, i ten, taki najciekawszy, mówi, że. Ten obiekt ma bardzo dziwną orbitę. To znaczy kiedy ludzie wysyłają statki kosmiczne, no to starają się je wystrzeliwać w taki sposób, aby one w odpowiednim momencie minęły dane ciało niebieskie, czy daną asteroidę, czy dany księżyc, tak, żeby zaoszczędzić trochę paliwa na przykład, żeby to wszystko poszło jak najszybciej. I z trzy atlas jest jakoś tak dziwnie podobnie, że on bardzo blisko przejdzie niektórych planet dokładu? Słonecznego. Natomiast najwięcej kontrowersji, yy, czy, czyli to wiesz, to sugeruje, że on się zachowuje jak pozaziemska sonda. Tak? Mhm. Natomiast najwięcej kontrowersji wzbudził taki artykuł doktora Leba i jego kolegów, który stwierdzał, że, no, nie tylko jest to obiekt sztuczny, ale też obiekt potencjalnie niebezpieczny niebezpieczne. Nie z tego powodu, że on uderzy w Ziemię, bo on tak naprawdę będzie bardzo daleko od Ziemi cały czas, tylko że no może nieść ze sobą jakieś niebezpieczeństwo związane z kontaktem z inną inteligencją, po prostu z kosmitami. Tak to wygląda. Dlatego też w internecie od kilku dni, a nagrywamy to na początku sierpnia, można znaleźć mnóstwo nagłówków. Mówię tutaj głównie o internecie angielskojęzycznym, mówiących, że lecą do nas obcy, że obcy będą u nas jesienią. Że jest jakieś wielkie niebezpieczeństwo, prawda? Tego mamy naprawdę, naprawdę teraz dużo. Może w polskim internecie to nie jest aż tak bardzo eksponowane jak w niektórych źródłach zachodnich. Wydaje mi się, wiesz, że taką kluczową postacią to tutaj jest postać doktora Aviego Leba. On szybko zaczął jakoś twierdzić, że ten nowy obiekt to jest taki sztuczny twór, który Leci w naszą stronę, prawda? Tak, on to stwierdził bardzo szybko. W sumie, wiesz, kilka, kilka dni po wykryciu 3 Atlas, on zaczął um, gmerać, przyglądać się temu wszystkiemu. Um, stwierdził na początku, że to nie może być asteroida, że jest za duży. Teraz już twierdzi, że to nie może być kometa, dlatego że nie ma, ma tak zwanej komy, nie ma też ogona. Nic z tego obiektu mówiąc kolokwialnie nie paruje, nic się nie wydostaje, to może być po prostu jakiś stary, jakaś stara sonda kosmiczna, która do nas leci od niepamiętnych czasów wysłana przez obcych z innego układu gwiezdnego. Tutaj padały różne sugestie. Pamiętam, że gdzieś tam na początku mówiono, że ten obiekt w ogóle przybywa z systemu wegi, ale chyba już to już jest nieaktualne. Trzeba pamiętać o tym, że tu się bardzo mogą zmienić różnego rodzaju szacunki odnośnie prędkości, wielkości, koloru tego obiektu, i tak dalej, dlatego że obserwuje go no duże grono astronomów, tak I, i nawet Polacy, i tutaj niektórzy mają po prostu rozbieżne opinie co do, co do rozmiarów. Tak samo jest z muła, chociaż on dawno przeleciał, tak? kiedy sobie poszukacie w źródłach. Jakie były jego rozmiary? To są trzy wersje radykalnie się różniące. tak. No, tutaj jest taka koncepcja, która mówi, że on na 20 km, około inna, że 14, jeszcze inna, że mniej. Avilep teraz mówi, że ten obiekt jest czerwonawy, że ma czerwonawy kolor, że wykonuje ruch wokół własnej osi, co około, z tego co pamiętam, 16 godzin, ale to, to wiesz, to się wszystko może zmienić. No, i pędzi, pędzi w naszym kierunku, chociaż to też nie jest tak powiedziane, że on leci do ziemi, bo tak naprawdę, zdaniem Leba, ten obiekt został wystrzelony w taki sposób, żeby ludzie go nie widzieli. Czyli ci, którzy, tak jakby tą sondę wystrzelili, mogli zdawać sobie sprawę, że my tu jesteśmy i wystrzelili ją w taki sposób, abyśmy jej nie zobaczyli. Czyli ten obiekt został zauważony stosunkowo późno, nawet z swego czasu Leb twierdził, że gdyby został zauważony wcześniej, to można by było wysłać na 3 Atlas jakiś statek kosmiczny, żeby sprawdził, co to jest. Teraz już są takie głosy mówiące, że tam trzeba wysłać sondę Juno bądź Juno i, i sprawdzić, co to co tak naprawdę leci. Także poruszenie jest ogromne i zainteresowanie jest ogromne, chociaż głosy są bardzo, bardzo rozbieżne. I tutaj pamiętamy, że Avilep powiedziałem, że to nie, nie jest byle kto, no rzeczywiście nie jest byle kto. Ale jest to postać dość kontrowersyjna. Jego wnioski na temat Oumuamua to jest nic. On miał jeszcze wiele innych koncepcji związanych chociażby z uap z UFO. Deklarował chęć zaangażowania się w badania nad UFO. Także to jest taka postać, wiesz, która budzi kontrowersje i to dość mocne. Trudno mi jest go ująć w jakieś jedne konkretne ramy, dlatego że on, nie wiem, kilka dni temu powiedział, że to wszystko, co on mówi, to jest tak naprawdę eksperyment myślowy. Z drugiej strony, on kilka dni później na swoim blogu, bo to jest takie główne źródło informacji na ten temat, on wskazuje, że jest 60% szansa na to, że to jest obiekt sztuczny, tak, na chwilę obecną. No, My się tego nie dowiemy, dopóki on tutaj nie przybędzie, ale jeszcze nie dokończyłem myśli, że on leci w, w naszym kierunku, bo AWILEP twierdzi, że finalnie 3 i Atlas zatrzyma się w takim, znaczy, zatrzyma się. Nie wiadomo, czy się zatrzyma. Gdyby był statkiem kosmicznym, to by się zatrzymał. Ale on będzie w takim miejscu, że będzie dla Ziemi niewidoczny na przykład. tak? Czyli w pewnym momencie możemy go stracić z oczu. I jak on byłby statkiem kosmicznym, to on sobie tam może różne fikumiku robić, a my tego nie będziemy widzieć. Także jest wiele dziwnych cech, które ten obiekt ma, i to z tym jest związane. To wbrew temu, co niektórzy mogą pomyśleć, wcale nie jest związane z tym, że on leci do nas, do nas z innego układu gwiezdnego. Nie. Chodzi o pewne jego cechy. O których AwiLeb mówi i pisze na swoim blogu, tego jest naprawdę dużo. Także jak ktoś jest zainteresowany, to może to bardzo łatwo znaleźć, wklepując po prostu AwiLeb w Google. Jasne. Na no ile w ogóle Twoim zdaniem ta cała historia jest wiarygodna? Czy to wszystko to jest, bym powiedział, taka gwiazda sezonu ogórkowego? Czy może po prostu coś w tym faktycznie jest? Yy, wiesz, no, to on istnieje, tak? W przeciwieństwie na przykład do Nibiru, czy w przeciwieństwie do tych innych tajemniczych obiektów, które. No, bo to też nie jest pierwszy przypadek, kiedy się mówi, że jakieś obiekty obce lecą w, w kierunku Ziemi. No, to 3 i Atlas istnieje, to nie jest teoria spiskowa. Natomiast interpretacja to jest inna sprawa. To, to, to też nie jest tak, że to, co mówi Leb, jest miarodajne. To jest tylko jego opinia. Opinie innych naukowców są radykalnie inne, mówiąc, że jest to absolutnie naturalny obiekt. I tutaj się wszystko rozbija: wiesz, o taką kwestię interpretacji, bo zależy, zależy jak na to spoglądamy. To też nie jest tak, że tego jego Leba trzeba odsądzać tutaj od czci i wiary. No bo wiesz, z jednej strony prędzej czy później może się stać tak. Że ludzkość rzeczywiście wykryje takie sztuczne obiekty gdzieś w kosmosie. I one, de facto, na pierwszy rzut oka, no przecież astronomowie nie widzą powierzchni tego obiektu, to jest tylko kulka, która się, to jest tylko, wiecie obiekt, który się porusza przez kosmos, przynajmniej na razie. Takie, takie obiekty, one nie będą na pierwszy rzut oka bardzo się wyróżniać. Tak? Dopiero badanie pewnych ich cech może nam pomóc stwierdzić, że mamy do czynienia z czymś sztucznym. Mhm. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że on swego czasu mówił, że to jest wszystko eksperyment myślowy. No cóż, szkodzi zbadać. Naukowcy są od tego, żeby badać, żeby rozpatrywać różne hipotezy. A jeżeli się okaże, że, że to nie jest obcy obiekt, no to wszyscy będą mądrzejsi, prawda? To jest trochę tak jak z kwazarami. Kiedy je odkryto, no też myślano, że to są sygnały od obcych. Tak samo z szybkimi błyskami radiowymi. No przecież też mówiono, że to są na pewno obcy. Także wszystko zależy od punktu widzenia i jak bardzo się niektórzy napalają na, na te informacje. Na pewno media wyrywają niektóre wypowiedzi z kontekstu i napędzają trochę tą panikę, chociaż to wszystko jest dziwne, powiem ci, mimo wszystko. To, to, to wszystko też takie jest. Gdzieś duży jest zbieg okoliczności w ogóle w odkryciu 3 Atlas, że on nam nagle wpada po prostu na arenę dziejów, kiedy tyle od. Kilku, czy nawet kilkunastu miesięcy mówi się o y, tym, wiesz, evencie 2027, o, o, ty, o tych wszystkich właśnie, rzeczach. Wiesz, sorry, że ci przerwę, ale czy to nie jest w ogóle dziwne, że ten 3I Atlas pojawia się właśnie w tym momencie, y, kiedy tak dużo się mówi o tym, że obcy do nas po prostu lecą, nie? No tak, to jest trochę dziwne, powiem Ci, dlatego że no, nagraliśmy już na, na pewno kilka dobrych odcinków o tym evencie 2027. To takie gadanie, że obcy do nas lecą, że tu będą, że coś się szczykuje. no to było podsycane, wiesz, od kilkunastu miesięcy tak naprawdę i nikt nie wiedział, że ten trzyjatlas do nas leci, bo on został odkryty dopiero 1 lipca, to znaczy on został kiedyś, ponoć, wcześniej sfotografowany przez obserwatorium Wery Rubin, natomiast go nie wykryto, nie zauważono go i dopiero od, nie wiem, kilku tygodni jest, jest śledzony. I wiesz, on się tak napatoczył może zupełnym przypadkiem, ale wiesz jak to jest w internecie że wiele osób nie wierzy w przypadki że to wszystko jest jakoś połączone ja myślę że to będzie bardzo bardzo dobry bardzo wdzięczny temat dla także dla nas do śledzenia przynajmniej do końca roku no bo nikt tutaj nie ukrywa że ta sprawa prędzej czy później wyjdzie wyjdzie na, znaczy nie to że wyjdzie na jaw tylko się okaże co to jest tak no bo to, to się zbliża on tutaj gdzieś w okolicach października prawdopodobnie będzie Przechodził niedaleko Marsa. Są też plany, żeby zbliżyć się do tego obiektu, żeby sprawdzić, co to jest. Zbliżyć się to nie znaczy, że przelecić koło niego, tylko w odległości co najmniej dwudziestu kilku milionów kilometrów. Także interesujące to jest, tak? Roz, rozpatrywanie tego jest interesujące. Także różnego rodzaju eksperymenty myślowe związane z tym, a co, jeżeli się okaże, że to jest obiekt obcy. Bo może się okazać, że, no, że dobrze, że jest, ale czy to, czy, czy, czy to nie jest tak, że on leci do nas na przykład już tak długo, że dawno zardzewiał, że się pokrył kurzem i że to nie działa na przykład. Um, także możemy rozpatrywać różnego rodzaju teorie. Oczywiście już na samym początku mówiono, że nie ma żadnego zagrożenia związanego z impaktem, że ten obiekt się nie zderzy, nie zderzy z ziemią, chociaż no, to by było niemiłe, gdyby się zderzył, bo jest naprawdę, naprawdę ogromny. Wiesz, możemy też puścić sobie wodze fantazji i powiedzieć, o Boże, jeżeli to jest statek kosmiczny to 20 km średnicy, to jaki to jest tytan, co tam musi na nim być. Myślę, że będą nam, towarzys nam towarzyszyć jeszcze naprawdę nie lada kontrowersje, tylko do pewnego czasu, bo im ten obiekt, im trzyjataz będzie bliżej, tym więcej naukowcy będą na ten temat wiedzieć. Jeżeli jesteście zainteresowani, tak mówię, możecie szukać e, różnego rodzaju update'ów, e, aktualizacji informacji na ten temat, e, dlatego że one się będą pojawiać pewnie bardzo, bardzo często i te opinie, na które będziecie trafiać, będą naprawdę różne, nawet skrajne. Ciekaw jestem, czy dr Lep utrzyma jakoś tą swoją hipotezę, czy będzie w stanie podtrzymać ten wniosek, mhm. że 3 Atlas to jest obiekt sztuczny, dlatego że wiesz, też może dojść do takiej sytuacji, że on doskonale wie, iż nie da się pewnych rzeczy. Ustalić. Nawet jeżeli to jest tak jak z Oumuamua. Oumuamua przeleciał i koniec. I do teraz się, się gada, czy to mógł być obiekt pochodzenia mm, obcego, sztucznego. No i tutaj z Triatlas może być podobnie. Nawet jeżeli on minie Ziemię, nawet jeżeli poleci yy, w, to Avilep zawsze może powiedzieć, że to jednak był sztuczny obiekt, tylko tak stary, że on jest obrośnięty, no tak w cudzysłowie, lodem, pyłem, kurzem. On nie przypomina latającego spotkania, nie latającej sondy. To może być sztuczne, chociaż z wierzchu wygląda na naturalne. No tak. wiesz. Także on tutaj może też się… ma zawsze taką furtkę, że, że może powiedzieć, tak, to wyglądał jak asteroida, może, może było takie, ale z drugiej strony nie złapaliśmy go, nie sfotografowaliśmy go, a kto wie, może to jest uszkod, może to jest fragment jakiegoś obiektu, hmm. także wiesz, to też jest nie lada grać z Aviego Leba i myślę, że dobrze wierzę że, że, no bo można się też zapytać, skoro facet docenia na 60% szanse na to, że to jest obiekt sztuczny, to sporo ryzykuje, prawda, no, na pewno. W środowisku. Czyli on tutaj musi, musi mieć jakąś furtkę zostawioną, żeby się nie skompromitować, tak? Mhm. Żeby nie przypiął mu nikt, nikt łatki, o Avilep to jest ten gość od kosmitów. Mhm. Jasne, czyli najlepiej się po prostu na to nie napalać, bym powiedział, tylko po prostu sobie spokojnie poczekać, bo już nie takie rzeczy przeszliśmy. Więc e, różnie to może być. A im będzie po prostu dalej, tym będziemy, tak jak mówisz, im bliżej jesieni, tym będziemy mieli więcej informacji na ten temat, prawda? Dokładnie. Cieszę się ogromnie, że zajrzałeś po raz kolejny na kanał, ja oczywiście wszystkich zachęcam, żeby zaglądali na Twoje kanały, na UFO Historie i na UFO Historie Little. Tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje, zawsze dużo ciekawostek, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tą tematyką, to tam na pewno będzie na bieżąco. Dzięki ogromne. Pozdrawiam i do następnego razu. Też pozdrawiam, trzymajcie się.